Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Lewy Master. Ze mną dzisiaj gościnnie Lotek. Siema, siema wszystkim. Witajcie serdecznie. Dzisiaj mamy taki wieczór wyjątkowy, bo robimy trochę inaczej. Skupimy się dzisiaj na tematach różnych. Mamy przygotowany temat. Dzisiaj będzie podcastowo. Podcastowo pogadamy sobie trochę. Zachęcam Was również bardzo serdecznie do tego, żeby wziąć udział w naszym podcaście, podzielić się swoją opinią, swoim zdaniem. No i cóż, myślę, że możemy zacząć. Dzisiejszy temat brzmi jak? Dokładnie, mamy wpływ... Poczekaj, żebym się nie pomylił teraz. Coś mi znikło. Wpływ gier na życie człowieka. O, tak to miało tak być. Jest. Wpływ gier na życie człowieka. Mówimy o ludziach młodych, ludziach starszych, tych, którzy... To jest bardzo szeroki, nie? Tak jest, tak jest. No i cóż, może miałbyś ochotę jakieś wprowadzenie zrobić, ewentualnie powiedzieć, skąd taki temat się tutaj pojawił? No, temat gdzieś tam rozmawialiśmy, urodził mi się w głowie z tego względu, że jakieś, można powiedzieć, gry... No praktycznie od początku gdzieś tam życia. Pierwszy komputer, czwarty rok życia mojego, przynajmniej pamiętam, pierwszego IBM-a, więc gdzieś te gry się ciągle przewijały. W jakiś sposób, nie wiem, może kształtowały też człowieka, więc stąd tutaj taki po prostu pomysł, żeby może dowiedzieć się, jak inni na to patrzą, czy grają, czy nie grają. Ile grają, jak to ma wpływ może w wieku szkolnym. No my już troszeczkę starsi, starsza młodzież jednak w tym świecie już pracy. Jak to sobie ludzie układają. Później, nie wiem, ciekawy temat też. No pojawia się rodzina, dzieci i obowiązki. Wiadomo, że to się wszystko zmienia, kształtuje jakoś. I czy te gry gdzieś odchodzą na dalszy plan? Czy to różnie jest, jak kto do tego właśnie podchodzi, nie? No właśnie, ja powiem ci szczerze, że ten temat bardzo mi się spodobał, dlatego że miałem też okazję przejść przez różne etapy w swoim życiu, gdzie komputer u mnie gościł. I podobnie jak tutaj właśnie wspomniałeś, ja też pierwszy swój sprzęt, nazwijmy to komputerowy, też gdzieś w wieku właśnie tych 4 lat dostałem. Pamiętam, jak dziś był to sprzęt Commodore C64, jeszcze z magnetofonem i kasetkami, więc to był sprzęt, gdzie moi rodzice gdzieś tam za srogo zarobione pieniądze po prostu stwierdzili, że zafundują właśnie coś takiego. I powiem szczerze, też myślę, że mogę z czystą świadomością powiedzieć, że ten właśnie moment w moim życiu ukształtował mnie na moją przyszłość i całe moje życie, ponieważ z komputerami zostałem właśnie do dziś. No tak, no to tak, komputerów to bym mógł tutaj, co, Commodore pojawił, nie pamiętam jednej rzeczy, bo to było, ja ile mogłem mieć lat, może też około trzech może. Była konsola do gier na pewno, w kolorze czarnym, to pamiętam, nawet pamiętam jej wygląd. Bo nadal do teraz nie wiem, czy to była Amiga, czy co to było po prostu, nie? Ale wiem, że tam gry były po prostu w pamięci już tej konsoli. Nie można było wgrywać tam na zasadzie właśnie kartridży, czy tam jakieś innych nośników. I to teraz właśnie nie zlokalizowałem po prostu, co to było, nie? Widzisz, wydaje mi się, że coś z Amigi mogło mieć czarną konsolę. Nie jestem tutaj specjalistą. Tak, właśnie Amiga najbardziej pod to pasuje, ale cholera wie, nie? A Atari jakie miało? Atari nie było brązowa? Może... Ja pamiętam tylko właśnie z Commodorki swoją jasną klawiaturę z takimi klikającymi głośno przyciskami. I powiem, i to co pamiętam na przykład stamtąd, bo to się podłączało jeszcze do telewizora,
takim kablem antenowym i pamiętam, się wyszukiwało normalnie ten, nie? Tak, tak. Był specjalny kanał na to. Ej, ty chyba odkryłeś moją zagadkę. Cieszę to się. Chyba było Atari, bo to wyglądało dokładnie tak. No. Ej, naprawdę, chyba tak. A logotyp pamiętasz może? Bo to kurde, Atari miało takie... Widzę teraz, takie trzy nóżki. No, nie? Tak no, jakby. No. Ale tak. Nie pamiętasz. Ta obudowa, powiem ci, tego nie widzisz, co ja widzę akurat, ale tutaj obudowa, która jest taka ponacinana po prostu, taka właśnie. No kurde, idealnie to pasuje w to. Nie wiem oczywiście, jaki model, ale no, ci powiem, to chyba jest to. Zrobiło mi to dzień już. Cieszę się, że mogłem ci pomóc. Ja pamiętam właśnie, że miałem dwa kadridże, które się podłączało do tej komodorki gdzieś tam od strony pleców. I był 8-bitowy i 64-bitowy kadridż. Oba służyły do zupełnie innych rzeczy, bo na jednym można było na przykład programować, pisać jakieś aplikacje lub nawet korzystać z syntezatora mowy. Jeszcze gdzieś w głowie mi szumi piosenka, którą ten syntezator próbował zaśpiewać. Było to Płynie Wisła Płynie po polskiej krainie, więc mam ten syntezatorowy dźwięk w głowie cały czas. A z kolei na drugim właśnie też można było wgrywać gry z kasety. I ja już nie pamiętam czasów, kiedy się nagrywało kasety z radia, bo pamiętam, że też były takie audycje radiowe. I mi się nie zdarzało nagrywać, ale wiem, że sam napisałem swój, jako taki szkrabik po prostu, sam napisałem jakiś program, jakąś prostą grę w kości. W Basicu to było, bo to były właśnie jeszcze, Commodore były pisane w Basicu. I jakiś taki właśnie rzut kośćmi, typu pojawiły się dwie kostki, czy tam dwa numerki na kostkach i trzeba było zgadnąć, czy będzie więcej, czy mniej. No i tak to się zaczęło. No ale tak, historia tutaj no... Od młodych lat widać, nie? Z kolei mogę powiedzieć, że na przykład przez długi okres czasu, mimo że moje życie związane było cały czas z komputerami, to nie miałem swojego komputera bardzo długo. Powiem nawet więcej. Dopiero gdzieś przy... czasach technikum czy szkoły średniej właśnie zacząłem zbierać części, dosłownie zbierać części od znajomych, jak gdzieś tam montowałem komputery, to stare części za pozwoleniem mogłem sobie przygarnąć i z tego montowałem właśnie swoje pecety. Więc nie były to nigdy silne maszyny, ale miałem niesamowitą frajdę z tego, jak mogłem badać wytrzymałość tych podzespołów na zasadzie właśnie podkręcania jakichś procesorów. Celeronka, wspominam tutaj miło swojego ceramicznego. Później gdzieś tam... Od jakiego zaczynałeś właśnie procesora dokładnie? Pierwszym procesorem moim był Celeron 133, a potem był Celeron... No właśnie, pierwszy, kurde, bym pierwszy, to będzie ciężko się odnieść do IBM-a, co tam było. Bo ja będę pamiętał już w sumie komunijny, który gdzieś tam sam składałem, to... To jeszcze pewnie było w skrzynce Optimusa, co? Nie. Ja mam przebudowę taką, nie. Już to był rok 90. Poczekaj, kiedy ja składałem kompa? Komunia była 2000, czyli gdzieś 2001 chyba, bo rok to po komunii było jakoś. To już była, pamiętam, taka srebrna obudowa, nie jakaś firmy, nie powiem, ale nie był to Optimus. Tak, ja pamiętam właśnie. Optimus to było to, co biała taka obudowa kremowa z niebieskim takim z przodu. Najczęściej, ale nie zawsze. Optimus to w ogóle, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, to była firma, która właśnie miała możliwość ściągania podzespołów z zagranicy. I oni wyczuli właśnie duży biznes w tym, żeby składać komputery. I oni to robili. Mieli obudowy, mieli sprzęt sprowadzany i oni budowali komputery. I pamiętam też, jako mały dzieciak, zawsze w szkole była taka szczyt po prostu marzeń i
Taki, wiesz, jak ktoś miał Optimusa, to już to nieważne było, co było w środku, to był Optimus i marzeniem wszystkich, kurde, dzieciaków w szkole, żeby mieć komputer, to musi być Optimusa, nie? I kupię sobie Optimusa i nie, nazbieram sobie na Optimusa. To tak właśnie było. Później... No, kawał historii, nie? No, powiem ci szczerze, że jak tak patrzę teraz wstecz, i rozmyślam nad tym, jakie sprzęty były, jak to wszystko się potoczyło. No, myśmy dorastali praktycznie od samego początku, jakby z, może nie, że z komputerami w ręku, ale widzieliśmy, mieliśmy no, ten zaszczyt, można powiedzieć. Zaszczyt zobaczyć, jak ten sprzęt ewoluuje w coś nowego, nie? W coś lepszego, coraz lepszego. Ja bym powiedział, że to ewolucja to teraz jest. U nas to była czasem rewolucja, to były naprawdę zmiany takie... odczuwalne bardzo, nie? Bo teraz zgadza mam się. Wrażenie, że to się jednak no inaczej toczy, nie? No właśnie, a powiedz mi, jakąś taką masz na przykład historię ze swojego życia, gdzie powiedzmy dzisiaj jak tak sobie o tym myślisz, to uśmiech na twarzy się pojawia, na zasadzie na przykład, że marzyłeś o jakimś sprzęcie, który dzisiaj właśnie już nic nie znaczy, nie wiem, technologia no, zniknęła. Tak. Jedna rzecz, to wiesz co, ja długo bardzo, jeśli chodzi o komputery, ogólnie sprzęt do gier, konsole i tak dalej, właśnie marzyłem o konsoli, no bo było te, to ustaliliśmy, że to prawdopodobnie Atari. Później był tylko ten komputer, już tylko odpiszę tę rzecz. Był komputer stacjonarny i to w sumie był, mówię, ten w okolicy, no taki porządniejszy do grania, no to już był w okolicy właśnie 2001 roku po komunii. Natomiast później to były rozbudowy tego komputera, ale zawsze marzyłem o konsoli. I konsola, przyznam szczerze, to dopiero rok 2000. O Jezu, 12, czyli już można powiedzieć jako osoba dorosła, 19 lat miałem, po prostu sobie sam kupiłem wtedy, że tak powiem, za dzieciaka się nie przelewało, więc raczej na wszystkie rzeczy się odkładało gdzieś tam samemu i powiem szczerze tak, wtedy to był taki zakup Xboxa 360, nie? To było to takie coś, takie sławetna wow, obudowa, nie? W formie Xa. Ja już tak, ale to już ja miałem tą wersję Slim, to już ta ostatnia, okay, bym powiedział, nie? Człowiek docenia to, nie? Nie miał takiej możliwości, a jak się udało, to był szczęśliwy, że ma i robił wszystko, żeby o to zadbać. No ja powiem szczerze, że z takich historii na przykład mogę się podzielić taką z czasów szkolnych. W ogóle pozdrawiam moją klasę z dawnych lat. Nie sądzę, żeby mnie oglądali, ale ciepło ich wspominam. Rozmowy na korytarzu, gdzie chodziliśmy właśnie, wiecie, no to była szkoła właśnie też taka troszeczkę ukierunkowana, powiedzmy, pod kątem jakiejś tam informatyki, komputerów i tak dalej. Gdzieś, powiedzmy, klasy, ja wiem, 4-6 albo może nawet gimnazjum. Ja jeszcze się załapałem na to gimnazjum. Ja też. I słuchajcie... Byłeś pierwszym rocznikiem, tak? Czy drugim? Myślę, że jednym z pierwszych mogłem być, no. Tak, pierwszy albo drugi rocznik, jakoś tak, no. Tak. Bo my pamiętam, że zmienialiśmy w sumie... No, mogłeś być pierwszym, no. I powiem wam, że rozmowy właśnie takich tam... Wiecie, chłopaków, kurczę, popisuwa pełna. No i każdy, kto miał komputer, no to się chwalił tym, co ma i tak dalej. Ja pamiętam, że jeszcze wtedy u mnie w domu to był komputer, nazwijmy to, powiedzmy, firmowy moich rodziców, gdzie królował Windows 3.11, ten Microsoft Commander i później już domowy Commander czy Norton? Wtedy to był chyba jeszcze Norton, rzeczywiście. Norton Commander. Taki MS-DOSowy. Tak, MS-DOSowy taki, nie? Gdzie... Tak, dokładnie, niebieski kolor. Otóż to, Norton Commander, tak. Ale to czasy.
Tak, i no. Pierwszy komputer, który trafił do domu, miał już Windows, system Windows 95. Pamiętam, że miał 32 megabajty pojemności dysku, stację dyskietek i CD-ROMa, który chyba wtedy miał prędkość 16-krotną. To było, to było no takie, nie, no, bym powiedział. 16 razy to już było na to już do taki, wiesz. No. A to bym powiedział. I słuchajcie, anegdota polega na tym, że przez długi czas. No a jeszcze, no tak, tu mogę jeszcze powiedzieć, że wtedy już miałem jedną, no może nie z pierwszych, ale taką, bym powiedział, definitywną kartę graficzną. To był GeForce MX400. To już nie był akcelerator, tak jak te Voodoo i tak dalej, tylko to była typowa karta graficzna. Tak jest. Z tego co pamiętam, to chyba nawet procesor to też był na takiej karcie rozszerzeń, którą się dopiero wpinało do płyty głównej. Wtedy nie było chipsetów na płycie głównej i się wpinało trochę na zasadzie tych złącz AGP. Tak jak teraz mamy PCI, to wtedy były AGP. Tak, AG, to, tak, to na pewno AGP. Tak. Ale nie pamiętam właśnie. Tak próbuję skojarzyć to, co mówisz o adresach tych rozszerzeń i kurczę, jakoś tak, znaczy o tych kartach rozszerzeń do procesora. Nie kojarzę. To było na zasadzie takiej, że miałeś płytę główną, myślę, że wielkości mniej więcej dzisiejszych płyt mini ATX albo ITX mniej więcej i tam była kwestia taka, że nie było miejsca, żeby taki kurczę procesor, na przykład, nie wiem, 7x7 cm wielkości, ceramiczny klocek, kafel taki, podłączyć do tej płyty głównej. Za to była taka szyna, trochę podobna właśnie do tych szyn AGP czy dzisiejszych PCI Express. Oczywiście dużo bardziej rozbudowana, ale powiedzmy, no to musiało być sztywne, bo dopiero do tego złącza wpinało się taką wielkości, ja wiem, no powiedzmy tych 7 czy 8 cm na 10 cm taką płytkę, trochę jak taka, nie wiem, niewielka karta graficzna, czy dzisiejsza może to bardziej karta dźwiękowa, ale to taką płytkę się wpinało do właśnie płyty głównej i ta płytka zawierała dopiero procesor. Więc no już w nowszych takich modelach było tak, że do tej płytki, na tej płytce był wymienny soket, do tego soketu wpinało się procesor, tak jak powiedzmy, no dzisiaj standardowo widzimy mniej więcej na płytach głównych i dopiero tą kartę wpinało się do płyty głównej. Tak to mniej więcej wyglądało. I słuchajcie, wracając do tej całej anegdoty, tutaj sprawa wyglądała w ten sposób, że przyszedł któregoś razu mój kolega do szkoły i słuchajcie, mówi do mnie, no ogólnie to była wielki news, słuchaj, że kupuje dysk, że składa nowy komputer, bo tam zarobił, nie wiem, przez wakacje, coś tam rodzice mu dali, dozbierał pieniądze i słuchajcie, kupuje, składa komputer i będzie miał 128 MB RAMu, gdzie myśmy mieli na przykład 32 megabajty. I słuchajcie teraz... To było szaleństwo, nie? Tak, to słuchajcie, myśmy mówili, no świr, no po prostu świr. Po co mu tyle pamięci? Co on na to będzie chciał zapisywać? No przecież do końca życia nie zapełni tego dysku, nie? Takie to wtedy były czasy. No cóż, okazało się, że bardzo szybko pojawiły się kolejne dyski podwajające wielkość. A ci, którzy nie mieli... To już było lata później, ale to było. Terabajty to nie, to pamiętam. Czasy szkolne to jeszcze kończyły się na tym, że bodajże takie topowe, high-endowe to były 1 gigabajt. Końcówka gimnazjum, początek szkoła średnia? To już nie będą terabajty? Będą. Terabajtów chyba nie. Ja pamiętam dysk 1-gigabajtowy. To wtedy myśmy poznawali nową jednostkę. Ja się chyba w szkole średniej to nowe jednostki poznawaliśmy.
Tak mi się wydaje. Znaczy w szkole średniej, może nie w szkole średniej, ale może końcówka gimnazjum to mogło ewentualnie tak być, że jak na informatyce poznaliśmy, że już nie ma jakby, że to nie są megabajty, tylko to już są gigabajty, nie? Ja właśnie próbuję znaleźć, czekaj. Prawaj, co my? No, także jak miałeś gigabajt pamięci, znaczy gigabajt dysku, to byłeś po prostu królem na dzielni. O, no to tak, no to, to tak ewoluowało, to tak samo jak ja pamiętam internet. Neostrada magiczna, 128 kilobitów na sekundę. O, 128, no to rzeczywiście nagle, szybko. To był mój pierwszy, nie miałem, znam modemy, znam to z, za dzieciaka u kolegi, który mieszkał naprzeciwko akurat. Natomiast sam dopiero tak, modem na 128 i później to w trakcie umowy ewoluowało 256, 512, to już było szaleństwo, tak? Więc no, to już się dużo działo, nie? No, to prawda. Tutaj Winter pisze, że on pierwszy komputer to miał z procesorem 486, no to, to też ładny model był. Z tą architekturą, nie? Nie pamiętam tego pierwszego w ogóle właśnie, to jest problem, bo nie pamiętam tego pierwszego właśnie kompa. Chciałbym się dowiedzieć, co to był za sprzęt, nie? Ale kurczę, z tym ciężko będzie. Już nie te lata, nigdzie go nie znajdę, a szkoda. Widzisz, może jeszcze się trafi. A jakie miałeś ulubione gry z dzieciństwa? W sensie, nawet wspominając właśnie tą Amigę czy Atari. No, Amiga, Atari to były takie gierki, wiesz, tu strzelałeś jakieś chowanego, jakieś takie rzeczy pamiętam. Natomiast co ze starych, takich naprawdę starych gier, to właśnie wiek powiedzmy 4-9, tak liczmy, 4-8, 4-9. No to pamiętam gry Golden Axe na pewno. Pamiętam, co to było? SimCity chyba jedynka. To już takie bym wiedział nowoczesne tytuły ale, na PC. Albo to później było. Kurczę, właśnie jaki to był rok, a może to już było później. Ale no na pewno Golden Axe. To jest gierka, która jakoś tak najbardziej zapadła w pamięci. Kompa takiego jeszcze... Więcej gier pamiętam, przyznam szczerze, na tym kompie właśnie po komunii, czyli już od powiedzmy 10 roku życia. No i GTA, no to no jestem fanem GTA od początku i jak najbardziej GTA 1, 2, London, no to te trzy tutaj bym tytuły wskazał, bo wtedy się działo i się przegrywało na dyskietkach od kolegi. 60 chyba pamiętam, 4 dyskietki to była gra właśnie GTA, więc to jest niezapomniane. No jeśli chodzi o jakieś inne tytuły, no nie wiem, początki to już Tomb Raidera, ale to już takie grafika gdzieś 3D pojawiająca się, wiadomo. No Duke Nukem, starsze tytuły, ten Quake. A Dooma albo tego... Doom, o właśnie, Doom, tak. Pierwszy Doom, no. Czekaj, coś chodziło się, też podobna grafika, wtedy gry bardzo podobnie wyglądały. Chodziło się magiem, kurde, co to była za gra? Tak, on tak trzymał taką kulkę niebieską, pamiętam, ale kurde, tytułu teraz sobie nie przypomnę, ale... No ciekaw jestem, ciężko mi tutaj strzelić tytułem, może też czaty będą wiedziały. Ja w międzyczasie, jak się zastanowisz, czy ten podpytam może nasze czaty, a jaką wy macie taką historię z dzieciństwa, jaki sprzęt jako pierwszy dostawaliście, czy macie może ulubioną grę, którą gdzieś tam przed latami przechodziliście, czy wspominacie? Coś, czego dzisiaj już nie uświadczycie. Ja znajdę zaraz to. To ja w międzyczasie się podzielę właśnie taką grą, jeszcze właśnie z konsoli tej, powiedzmy, Commodore. Miałem taką... O, wujek pisze, wujek Google pisze, gra z dzieciństwa Call of Duty 2.
No to, to już są takie młodzieniaszek. No właśnie, tak. To dla mnie to już są czasy właśnie tego kompa, już mówię, tak gdzieś 10, może 12 lat, no tak mogło być. I wtedy tak, no ale Call of Duty to już tytuły takie, no, pamiętne, nie? Mm-hmm. Ja byłem zawsze też, powiem tak, nigdy nie stałem po żadnej stronie, jeśli chodzi o Call of Duty i Medal of Honor. I zawsze ogrywałem i to, więc tutaj, no, naprawdę tytuły pamiętne. Ja miałem okazję troszeczkę w dwójkę właśnie w Call of Duty pograć, ale to był chyba jedyny w sumie właściwie z tytułów z całej tej serii. Nigdy nie byłem jakimś fanem strzelanek. No, jedyną taką strzelanką na moje dziecięce czasy to był na przykład właśnie ten Quake czy Doom pierwszy właśnie, nie? Gdzie się chodziło właśnie po tych tam różnych lokacjach i tam ubijało te stworki. Z kolei na Commodore miałem taką grę na kasecie, się nazywała Robbo. Nie mam pojęcia, ej, czy... Robocop! To teraz mi przypomniałeś akurat Robocop. Robocop. Oczywiście wszystko 2D, nie? No, ja miałem... No właśnie ten Robbo to była forma takiej gry łamigłówko zręcznościówki. Miałeś rzut z góry. Historia mniej więcej była taka, że jakiś robocik sobie gdzieś tam leciał i rozbił się na jednej z planet i rozbił mu się ten statek na gdzieś tam różne kawałki. On po całym tym świecie niby chodził i zbierał śrubki do tego swojego statku kosmicznego. Grafiki tam nie można było zbyt dużo uświadczyć, bo tak naprawdę widziałeś po prostu jakiegoś tam kwadratowego robocika, który się poruszał po ekranie i omijał różne przeszkody, jakieś murki, przesuwał płotki na zasadzie taki, że płotek w ogóle wyglądał trochę jak znak ten hashtaga i można było przesunąć jeden płotek w dowolnym kierunku poprzez pchanie tego płotka, ale gdy już trafił na jakąś inną przeszkodę lub drugi płotek, to już dwóch naraz nie dało się przesunąć, więc na tym polegały pewne łamigłówki, że musiałeś przesuwać niektóre płotki w taki sposób, żeby nie zatorować sobie drogi, przechodząc kolejne jakieś tam labirynty i etapy. Bardzo fajna gra. Pamiętam, że muciliśmy jeszcze z moim tatą wręcz nocami, no bo przecież te konsole nie miały autozapisu ani możliwości w ogóle save'owania gier w ogóle. Wtedy to myśmy w ogóle nie wiedzieli, że w ogóle taka możliwość kiedykolwiek nastąpi. Więc robiło się tak, że się przykrywało, że tak powiem, znaczy wyłączało się telewizor, obstawiało się, tak, konsolę, żeby, broń Boże, nikt na to nie wpadł, nie wyłączył, nie zresetował, no bo wtedy była jedyna opcja przechodzić wszystko od nowa, nie? No. Nie mam pojęcia, czy taka gra jeszcze istnieje gdziekolwiek, gdzieś w czeluściach internetu, ale gdyby była, to z wielką przyjemnością bym ją po prostu ograł z sentymentem. Witaj, Anti. Siemanko, witamy, witamy, kto doszedł na czatach tutaj. O, mamy wujka, mamy, kogo mamy? Jeszcze, bo ja się tak tutaj nie kurczę. Antitej, a ty masz jakieś Antitej takie wspomnienia? I mamy Wintera, tak. Tak dobrze. Jest. Czy... osób, ale niech się tutaj zachęcamy czaty do ewentualnego zadawania pytań, do ewentualnych jakichś wspomnień, aktywności jak najbardziej, bo tutaj każdy tutaj ma coś innego, każdy, jakbym powiedział, wchodził w ten świat komputerów też inaczej, nie? Tak, w innym etapie. No, ciekaw jestem, czy gdyby podpytać czaty, no ja nie wszystko mam przygotowane teraz, ale gdyby zagadki, powiedzmy, z naszego dzieciństwa na różne właśnie takie czynności wydawałoby się dość proste do zrobienia na komputerze, to ciekawe, czy by to znali. No Winter tutaj wspomina, że pierwszy komputer 486, tak jak pisał, czytaliśmy, dziękuję za informację. Cześć, Ion. Procesor, który ja mogę powiedzieć, że pamiętam, to będzie na pewno AMD.
Na pewno, czy na pewno? Lotku, przerwę ci. Nasz no? Anton przyszedł. O! Witaj, Anton. Siema! Tak, witaj, ja, bardzo miły. Ja Lotek, tutaj niewidoczny, ale widoczny zarazem. Nie, dobrze pokazuję w tą stronę. Nie, w tą stronę ty jesteś na kamerze. Tak jest. Lewy, tak. Bardzo serdecznie dzięki. Jezu, Anton. Gratulacje. Witaj w naszym świecie. Za wejście w ten świat wczoraj. Mega, no, mega. Ja myślę, że my tutaj na streamie też się podzielimy tym wydarzeniem wczorajszym, bo naprawdę... A, Winter jest tam na czacie, tam gdzieś... Tak, Winter jest rzeczywiście, tak, macha tutaj do nas z czatu swoimi emotkami fajnymi. No, tą historię też chętnie wam opowiemy, bo to niesamowite, co się wczoraj wydarzyło, to szansa jedna na miliard po prostu, nie? Ej, no nie, to trzeba przyznać, to był naprawdę, to co się tak, to była niespodzianka, ja mówię, dla mnie w ogóle to była też niespodzianka, bo mnie, przyznam szczerze, na tym streamie u Lewego nie było. Ja po prostu chciałem iść spać. I to był taki moment, że po prostu chłopacy piszą, weź przyjdź, nie? A dobra, mówię, wstaję, nie? I takie, co tu się wydarzyło? No, co tu się to dzieje? Prawda. Nasz bohater. Taka niespodzianka, ja się przyznam szczerze, z takim, że tak brzydko powiem, uśmiechem na ryju ciągle siedziałem, chociaż ja jestem wesołym człowiekiem, ale no po prostu tyle radości to też nam tutaj sprawiło, że dokładnie. Naprawdę super. No, to prawda. Fajnie. No, szansa naprawdę jedna na miliard, udało się trafić, po prostu perełkę znaleźć. Także zachęcamy was przy okazji bardzo serdecznie do odwiedzenia Anoin. Że tak to. Tak. Tak. Nam się już na czacie wczoraj podczas streamu utarło, że to jest nasz Anton. Tak, a wracając właśnie do naszego dzisiejszego tematu, tutaj narzucę troszeczkę. Dzisiaj rozmawiamy o technologii, o komputerach, o grach komputerowych przede wszystkim, które mają wpływ na dzisiejszy świat, na ludzi, jaki ten wpływ jest, czy to potrafi zmienić czyjeś życie, czy raczej podchodzimy do tego obojętnie. No i właśnie tak. Coś mi przerwało? Halo. No jestem. To ostatnie zdanie? O, do cię poproszę. No właśnie, że mówię tutaj, że poruszamy temat właśnie wpływu technologii i gier na życie ludzi. Czy ta technologia i te gry zmieniają nasze życie? Czy wpływają na nas w jakiś sposób? Czy raczej jest to dla nas obojętne? No, to tak może... Co ty o tym w ogóle sądzisz? Jak, no bo tutaj powiedzieliśmy sobie, jak ta nasza historia gdzieś tam komputerowa troszeczkę wyglądała. No u mnie komputer przez całe życie, mówię, od samego początku do teraz tak jest i mówię tutaj o życiu prywatnym, jak i tutaj zawodowym, więc nie tylko związanym tam też z szkołą wyższą i tak dalej, więc gdzieś ten komputer ciągle miał miejsce w moim życiu, ale ja pamiętam taki... Bo ja ogólnie byłem osobą zawsze, która przedmioty ścisłe, matma, fizyka, informatyka i tak dalej, ale pamiętam początek, no można powiedzieć początek tych komputerów, czyli szkoła podstawowa, klasa 4-6 i pamiętam, pozdrawiam pana Henryka, informatyka mojego, tak, to jest człowiek, który pamiętam, mojej mamie to powiedział, ja byłem wtedy, to było jakieś zebranie, nie wiem jak ja się tam znalazłem, ale byłem. I to akurat gdzieś tam ją dorwał i tak jakaś luźna rozmowa i on jej powiedział, on będzie informatykiem. No kurde, te słowa mi tak zapadły w głowie, ale on naprawdę to przewidział, nie? Więc naprawdę fajnie ten kierunek informatyczny gdzieś tam ciągle się przewijał przez szkołę średnią, wyższą i tak dalej. Do teraz ciągle gdzieś tam jest jakiś rozwój w tym kierunku. Mniejszy lub większy bezpośrednio z informatyką, ale no dzieje się, że tak powiem, w tym temacie i no, to jest coś fajnego, nie? Więc to jest tam gdzieś mój taki początek właśnie, że wtedy, wiesz, edytowanie tekstu, tworzenie jakichś tam, nie wiem, małych plakatów, no to tam się wtedy zaczęło jako dzieciak, nie? Mhm. Winter tutaj pisze nam, z mojej pierwszej konsoli Xbox z 2001 roku zainstalowałem Linuxa z desktopem i przeglądarką.
No to ciekawy eksperyment. Ja pamiętam jako takie wyzwanie dla wszelkiego rodzaju właśnie hakerów, no tak w cudzysłowie oczywiście, i takich osób bardzo mocno zainteresowanych, zajaranych właśnie różnymi systemami, że tak powiem, wewnętrznymi, jakby w różnych urządzeniach i też jakby opierającym się na różnych mikroprocesorach. Takie wyzwanie jest właśnie, żeby odpalić tego pierwszego Dooma na dowolnym urządzeniu i z takich najbardziej, bym powiedział, niesamowitych rzeczy. Słyszałem i widziałem oczywiście gdzieś tam artykuły, pewnie bym znalazł. To były właśnie, że nie wiem, na kalkulatorze jakimś graficznym udało im się odpalić, na bankomacie w ogóle, nie? Na jakimś właśnie takim tablecie do czytania e-booków. Nawet na lodówce ostatnio chyba gdzieś widziałem, że jak są te nowe, nowoczesne lodówki, to podobno na lodówce udało się to odpalić. No tak, nie? Podziwiam tych ludzi po prostu. Bo to jest podstawą programowania i hakowanie nie kryje się z tym, pisze Winter. No dobrze, a to może teraz tak zapytam. No właśnie, bo my teraz tak mówimy sobie o tym sprzęcie, o tym, co mieliśmy, jak to się u nas zaczęło, ale przechodząc troszeczkę już jakby głębiej do naszego docelowego tematu, jak twoim zdaniem gry wpływają na ludzi? Nie wiem, no teraz możemy mówić na przykład o młodych ludziach, którzy, nie wiem, jak to się opowiada często, nie, i straszy, że o, gra w strzelanki to będzie zabijał w przyszłości, będzie łobuzem, bo nie wiem, bo grał w, nie wiem, w Postala, albo tam jeszcze inne jakieś takie... Ciężko mi się do tego odnieść pod tym kątem właśnie tych takich zarzutów. Bym powiedział, żeby pozytywnie powiedzieć, że ktoś naprawdę, ja nie mówię, że nie ma na przykład choroby uzależnienia od grania, od wszystkiego można się uzależnić, tak? Jest to mega dużo bodźców, więc tak, przy takich skrajnych myślę, że jest możliwość, że ktoś zagubi świat realny od świata wirtualnego, patrząc na przykład na te gry, które po prostu czasem się zastanawiasz, czy to leci film nagrany, czy to gra naprawdę, nie? Więc w tych czasach uważam, że tak, łatwiej się zatracić niektórym. Natomiast powiem tak, ze swojego doświadczenia, przez całe dzieciństwo, no mówię, wychowywałem się, no premiera GTA 3 kiedy była, tak z ciekawości, 2001 rok, więc mniej więcej, no tak, to wtedy ten komputer z komunii pamiętny, wtedy się te GTA też pojawiło, działało, Max Payne, więc gry dość, nazwijmy, brutalne, tak? Mm-hmm. Gdzie występują różne używki, różne, no broń przede wszystkim, zabójstwa na masową skalę tam w tych grach, więc jakoś nie odczułem tego, żeby powodowało to jakieś, według mnie, moją agresję, żeby teraz na przykład stwierdzić, no odbiło się to na mojej w jakiś sposób psychice, nie. Rozgraniczałem zawsze te dwa światy, była to rozrywka, po prostu granie, tak, i granie czasem naprawdę godzinami, naście godzin dziennie bym powiedział, więc myślę, że nie ma to aż takiego wpływu negatywnego, jak niektórzy to oceniają. Natomiast tak, jeśli by doszło do jakiegoś, nie wiem, połączenia może z jakąś inną chorobą, gdzie ktoś nie do końca poznaje dobro, zło i tak dalej, tego typu rzeczy, myślę, że tutaj mógłby się zgubić, tak? Mhm, tutaj co czaty piszą? Według mnie zależy od człowieka, bo każdy ma myślenie i to odbieranie danych treści, niektórzy po dobrej grze, która daje do myślenia, stwierdza, że idą sobie w GTA pograć, a niektórzy po takiej dobrej grze będą długo myśleli, jaki na nich to wpływ mają. Ojejku. Moim zdaniem gry wpływają. Moim zdaniem gry wpływają, jak chodzi na mnie, odstresująco, ponieważ mam stresujące i odpowiedzialne zadania, które zostaje
na festiwalu i pracy. Które dostaję na festiwalu i pracy. Mhm. No, ja... No dobra, ale to teraz jeszcze tak uruchomię czaty troszeczkę. Mhm. Jak uważacie, bo ja bym to tak podzielił troszeczkę, bo inaczej uważam teraz jako osoba dorosła. Spoko, Winter, nie ma problemu. Ja po prostu tak, wiesz, czytałem, próbowałem to zrozumieć. Jeśli chodzi o właśnie taki wiek, nie wiem, nazwijmy początkowe, tak do 10 roku życia, później taki nastolatkowy, powiedzmy nawet 10-20 liczmy i taki dorosły 20 w górę, już nie mówię tam, no bo myślę, że nie ma większego znaczenia, nie wiem, rozgraniczać gdzieś tam 40-50 i jeszcze dalej. Myślę, że tutaj jest to już tak można powiedzieć razem. Jak według tych jakichś kryteriów właśnie, czy właśnie na dziecko, na nastolatka, na osobę dorosłą, czy ten wpływ jakiś tutaj te gry, ten świat gier ma? I jeszcze właśnie jakie gry, tak? No bo jedni będą grali w gry powiedzmy brutalne, czyli gdzieś tam jakieś FPS-y i tak dalej. Jedni będą gry strategiczne, ekonomiczne. No, możliwości mamy, wiemy, że multum, tak? I czy to rozwija w jakiś sposób, czy ma wpływ, czy właśnie no, odbija się tak, że jest troszkę destrukcyjne też? Jak ty uważasz w ogóle też? No, mi się wydaje przede wszystkim, że w tej chwili jakby patrząc na, z perspektywy, nie wiem, osoby dorosłej, czy nie wiem, no, czytając o różnych badaniach różnych ekspertów, wypowiedzi i tak dalej, to no, słyszy się o tym, jaki różne gry mogą mieć wpływ. Wielokrotnie robione jakieś badania i świat jest podzielony, bo jedni naukowcy mówią, że nie wiem, granie w strzelanki, jakieś symulatory wojny źle wpływają na dzieciaki i młodzież i potem częściej sięgają, no powiedzmy tutaj szczególnie w Stanach, gdzieś tam, gdzie ten dostęp do broni jest łatwiejszy, że sięgają po broń. Z drugiej strony inni z kolei eksperci mówią, że no niestety nie widzą żadnego wpływu gier na takie społeczeństwo młode, dlatego że jakby ciężko powiązać tutaj jakby bezpośredni wpływ gier na osoby, które nie wiem, jako nieletni gdzieś tam popełniają przestępstwa czy wykroczenia, dlatego że zawsze towarzyszy temu jakiś dodatkowy symptom, który jakby samodzielnie również może wywołać tego typu reakcję. Wydaje mi się, że no, ja to powiem tak, na mnie wydaje mi się, że takiego wpływu to nie miało, chociaż to też zależy jaka gra. Strzelane generalnie nie lubię, nie jestem fanem, ale tak trochę żartobliwie powiem, kurczę, na Pegasusie każdy z nas grał w tanki i strzelał do drugich czołgów i jakoś nie brał nigdy tego jako agresję. Kolejnym przykładem na przykład jest to, czy grając w jakichś superbohaterów nigdy nie mieliśmy ochoty, jak nie wiem, Spider-Man strzelić z ręki jakąś pajęczyną i polecieć, pobujać się gdzieś tam, nie? No właśnie. No. Z drugiej strony... Niby, tak jakby to nie patrzeć, pozytywna postać, tak? Ale jednak ktoś mógł coś naprawdę odwalić. Dokładnie. Tak? No i zobaczcie, jest też temat takich bajek, no bo mówimy tu o uniwersum jakichś bohaterów, superbohaterów, no i taki, nie wiem, Batman nawet i tak dalej. Przecież tak naprawdę mroczny świat, ciężkie historie i tak dalej. I zobaczcie, że oglądaliśmy i dla nas jakby to była za dzieciaka jakaś tylko po prostu bajka, nie? Przygody Strusia pędzi wiatra, przecież no Kojot takie numery odwalał i tam wiecznie przegrywał, dokładnie. Woody Woodpecker właśnie. Właśnie, to była taka postać, ona była, znaczy no nie negatywna, ale to był taki Denis Rozrabiaka, nie? No właśnie i zobaczcie, myśmy wyszukiwali w tym jakichś ciekawych właśnie czy śmiesznych sytuacji, bawiły nas to niesamowicie. Jerry.
Dokładnie. Nie jest walki. Dokładnie. I zobaczcie, że myśmy jako te młode społeczeństwo widzieli w tym dużo rozrywki, Friday w ogóle, i nie widzieliśmy żadnych podtekstów negatywnych. Nie wiem, wilki zając przecież. No, wilk palił, bił, przeklinał, tam robił różne cuda i kiedyś to dla nas było tylko zając nupa gadi. A dzisiaj, jak tak wrócisz do niektórych takich właśnie bajek sprzed lat, to mówisz, Boże, w życiu bym tego dziecku swojemu nie puścił, nie? No właśnie. Dokładnie. No i myślę, że podobnie jest z grami, że są osoby, które idą zamiast, nie wiem, wyżywać się na ludziach, to idą po prostu wyżywać się w grze i dzięki temu zachowują jakąś tam, powiedzmy, balans psychiczny, odstresowują się i tak dalej. Z kolei jestem w stanie wyobrazić sobie też drugą sytuację, że przeciążenie w drugą stronę, czyli zbyt długie przesiadywanie przed komputerem, może powodować frustrację, zmęczenie i takie podświadome złości. No nie wiem, no to już bardziej z nowych czasów pewnie wyciągnę, ale frustrację spowodowaną na przykład tym, że jakiś nasz osoba, kolega z zespołu źle zagrał, czegoś nie zrobił, gdzieś się pomylił, przez kogoś przegraliśmy jakąś rozgrywkę, rundę i tak dalej, nie? I to podnosi nam ciśnienie i frustrację. No tak. To tutaj czaty. Na pewno dziecko odbierze strzelankę inaczej niż dorosły i dla dzieci granie w brutalne gry mogą być szkodliwe. To prawda. To prawda, tutaj jakby tego nie ujmuję. Nie, spokojnie, Anton, czytamy, dajemy radę. Tak samo SpongeBob, Skalmar ciągle smutny i z depresją, a SpongeBob wesoły. No. Teraz właśnie, bo teraz Anton tutaj zaczął temat bajek, bo tutaj troszeczkę może odeszliśmy, ale... Troszeczkę tak. Ale no kurczę, to jest temat tak powiązany. Weźmy sobie, spójrzmy na Kubusia Puchatka. Się okazuje, że w Kubusiu Puchatku są takie symbole, o których człowiek by w życiu nie pomyślał. Każde zwierzątko jest symbolem jakiejś choroby. No, widzisz. Wiesz, jak ktoś to ci uświadomi, to dopiero to widać, ale to jest naprawdę mega coś. No i teraz mam pytanie do ciebie. Czy ta świadomość sprawiła, że czujesz się mądrzejszy, czujesz się lepiej, cieszysz się, że masz tą wiedzę? Czy raczej bym powiedział, zepsuła ci dzieciństwo i życie załamała, że dowiaduje się, że ta piękna, fajna bajka, którą oglądałeś przez całe dzieciństwo, nagle się okazuje, że jest pełna podtekstów i ma, nie wiem, drugie, trzecie, czwarte dno. No, ma to na pewno jakiś wpływ, takie kurde, no jak? No tak przez całe dzieciństwo to oglądałem, inaczej to rozumiałem, a tutaj tak, no nie, no na pewno to tak boli troszeczkę, bym powiedział, tak? Ale kurczę, jak spojrzymy sobie na pewne teksty w bajkach, no jako dorośli, no dużo podtekstów tam znajdziemy, takich naprawdę mocnych, bym powiedział czasem. No psuje to głowę, nie? No, czat pisze, cofnąłbym się do tych czasów, gdzie tej świadomości nie było, oglądając te bajki. No powiem ci szczerze, że jest wiele sytuacji, w których rzeczywiście chciałoby się cofnąć ten czas i nie być świadome tego, nie? To prawda, jest coś takiego. Myślę, że to każdy gdzieś taką sytuację w życiu znajdzie, gdzie nagle gdzieś mu tam się ten świat pod pewnymi względami załamał czy popękał właśnie z racji tej świadomości, nie? Kiedyś jako małe dziecko byliśmy głodni kolejnych urodzin, żeby być jak najszybciej jak najstarszym, no bo starszym można było więcej i tych przyzwoleń różnych rzeczy było więcej. A teraz nagle się okazuje, że kiedy już jesteś dorosły, masz swoje obowiązki, musisz pracować, utrzymać się i tak dalej, nagle się okazuje, że zadajesz sobie pytanie, czemu mi było tak źle? Co było takiego złego, że tak bardzo chciałem dorosnąć, nie? Dlaczego nie mogę się cofnąć? No tak. No właśnie, i widzicie, teraz troszeczkę nam się przesuwa znowu nasz temat troszeczkę do przodu, bo tutaj fajnie, Lotek, powiedziałeś o tym, że z podziałem na różne grupy społeczne te gry mogą wywierać różny wpływ.
No i teraz zobaczcie, przeszliśmy przez dzieciństwo i temat, powiedzmy, no, nawet tych... grupy społeczne, ale... wiekowe może, tak. Wiekowe, o, wiek, mhm, tak. Tak, brzmi to lepiej, rzeczywiście. No właśnie, i teraz zobaczcie, przeszliśmy przez ten wiek dziecięcy, gdzie no, stwierdziliśmy, że nie wszystko można pokazać dzieciom, że trzeba ich dbać o nie, jakby trzeba o nie dbać, ich chronić, filtrować pewne treści. W tym trochę jakby wyższym wieku już mamy to, że to jest pewna forma odstresowania się, czy inaczej może ucieczki od pewnych tam sytuacji w życiu, i zależnie od tego, jaki kto ma charakter, te gry również mogą mieć jakiś taki różny wpływ. No a co z dorosłymi? Dlaczego dorośli grają? Czy to jest według was nadrobienie czasu, którego nie mieli jako młodzież, bo nie wiem, bo nie mieli komputerów na przykład tak jak ja, albo nie mieli gier, bo nie mieli kasy, czy może rodzice im zabraniali, czy może z kolei jest odwrotnie, że teraz jakby szukają rozrywki, której już jakby nie znajdują w, nie wiem, w życiu realnym. Jak sądzicie? No i tu znowu bym się odniósł, ale znowu, że jednak masz rację, troszeczkę podział jeden ten wiekowy. Ja według siebie patrząc, jakby to powiedzieć, od 20 w górę, czyli ten etap, gdzie wchodzimy w rynek pracy, kończymy naukę i tak dalej, i ten etap późniejszy, powiedzmy, od, nazwijmy, od 30 w górę, czyli jesteś już w jakiś sposób na tym rynku pracy, no ja jestem na tym etapie, powiedzmy. Więc inaczej traktowałem wtedy, bo ten etap właśnie, tak jak powiedziałem, w 2012 roku kupowałem pierwszą konsolę swoją, za zarobione swoje pieniądze, jak to się mówi, z wypłaty już typowo, więc wtedy to było takie uzupełnienie, tak jak powiedziałeś, tego troszeczkę grania gry za dzieciaka, bo grało się tyle, co komputer domagał. Nie stać było na więcej, żeby wsadzić lepszą kartę, lepsze coś, bo sprzęt był już wtedy w moim czasie. Po prostu na to było mnie nie stać i rodziców. Więc tak, tutaj wejście w ten świat był naprawdę takim uzupełnieniem. Teraz, gdzie już, powiedzmy, masz jakąś stabilizację, jakieś tam jesteś na swoim, powiedzmy, i tak dalej, to uważam, że w tym momencie rozrywka, no, mamy świat teraz troszeczkę inny, on się zmienił, na przykład odnośnie, nie wiem, chociażby prac wirtualnych, na odległość wszystko możemy zrobić bardzo dużo. No akurat to jest jedyna rzecz, którą uważam, że COVID, te czasy covidowe, ograniczenia pomogły w rozwoju tego, co bardzo przyspieszyło w pewnych tematach. Więc jeśli o to chodzi, to właśnie myślę, że taki kontakt z ludźmi czasem, bo niektórzy po prostu pracują w domu, pracują w domu, odpoczywają w domu, wszystko w domu, i ta część, no właśnie taka ucieczka czasem do ludzi, że po prostu nie ma czasu na to, żeby się spotkać. Pęd życia chyba też właśnie, czyli no nie mamy czasu czasem wyjść, czasem są odległości, no różnie to bywa, no i wtedy też myślę, że czasem niektórzy uciekają właśnie w świat gier, żeby nie tylko uciec w świat gier, pograć sobie, oderwać się od rzeczywistości, tylko właśnie te gry multiplayerowe, czyli gdzie gramy właśnie ze znajomymi, mniejszą lub większą grupą. No zresztą to Twitch też pokazuje tutaj, no bardzo często gramy razem, tak, więc no jest to takie, no jak dla mnie osobiście to mówię, taka troszeczkę odpoczynek jak najbardziej, chociaż pracuję dużo przy kompie, to taki odpoczynek właśnie, nadal jestem zwolennikiem konsola do grania, czyli odpalam sobie konsolę i gram po prostu, gdzieś tam mam kontakt z ludźmi, dodatkowo przez kompa, ale konsola głównie do grania. Komputer no, służy też do pracy i tak dalej, ale tylko głównie kontakt właśnie Discord, Twitch, rzadko na komputerze, jak w komputerze gram. Chyba to tak tyle, no na tą chwilę tak to wygląda, nie?
Mm-hmm. A jak ty to odczuwasz? No, ja to mógłbym zadać właśnie pytanie. Jeżeli uciekasz do grania, nie wiem, siadasz przed konsolą, masz wolny dzień, czy jakiś czas, gdzie możesz poświęcić na granie, no właśnie, czy siadasz do gier solowych, singlowych, gdzie masz jakąś fajną fabułę i siedzisz i się relaksujesz, czy z kolei raczej właśnie traktujesz tą możliwość jako takie sposobność do kontaktu z innymi ludźmi właśnie w grach multiplayerowych? 90% gry multiplayerowe, w większości bym zaznaczył z znajomymi bardziej lub mniej dalej znanymi, czyli tych, których poznałem przez internet, i tych, których po prostu znam osobiście, bo w dużej mierze też te osoby grają i gdzieś mamy kontakt taki, oprócz takiego osobistego. Natomiast czekaj, bo się zgubiłem, coś jeszcze miałem powiedzieć. Kurde. No, jeśli chodzi na przykład o mnie, to ja mogę tutaj... Tak, proszę. Właśnie, bo ty jeszcze o single pytałeś. Tak. Jeśli chodzi o takie singlowe rzeczy, powiem tak, kupiłem, dawno nie kupowałem gier, bo przeważnie kupowałem tylko FIFA co roku, przyznam szczerze, jak na konsolę. I tak, to głównie była FIFA multiplayer z kimś tam. Natomiast ostatnio właśnie co kupowałem, to był właśnie jeszcze Call of Duty, ten Modern Warfare 2. Tam przeszedłem singla z wielką przyjemnością. Ale to było co? Przejść, zapomnieć, no i multi już, nie? Na tej zasadzie. Rozumiem. No ja muszę się przyznać, że ja nigdy zwolennikiem gier multiplayer nie byłem, przynajmniej do czasu. Nie dlatego, że powiedzmy uważałem to za zbędne lub nie wiem, uważałem, że nie ma dobrych gier multiplayerowych. Raczej chyba ze względu na to, że przeważnie nie miałem z kim grać. Za młodu to było tak, że no nie było takiej możliwości, żeby grać multiplayer. Wtedy jeszcze powiedzmy to dopiero raczkowała ta technologia wspólnych rozgrywek. Więc jakby z natury były płyty CD, chociażby z grami, gdzie była jakaś tam fabuła, jakaś platformówka, coś tam, jest typowy single player. Ewentualność taka, że grało się na podzielonym ekranie, jakieś, nie wiem, bijatyki, tego typu rzeczy, jakieś proste ścigałki. Natomiast jak już miałem możliwość zagrania, powiedzmy, jak już byłem starszy, czy powiedzmy nawet dorosły i powiedzmy, mógłbym znaleźć sposobność do tego, żeby zagrać sobie z innymi, to miałem taką pewną wewnętrzną blokadę do tego, że kurczę, ja to może nie jestem jakimś super playerem i może nie dam rady. Zresztą nigdy nie wiedziałem, kiedy ten czas na granie się pojawi i jak długo, jak dużo tego czasu będę miał, więc wolałem zagrać spokojnie w singla, w razie potrzeby zatrzymać się, spauzować, ewentualnie zapisać, wyłączyć i potem do tej rozgrywki wrócić. Natomiast dzisiaj, gdy tych gier multiplayerowych już jest naprawdę szeroki wachlarz i do tego jeszcze powiedzmy da się wyłuskać troszeczkę czasu, żeby rzeczywiście móc go spędzić i nie musieć się martwić o to, że trzeba za chwilę przerwać grę, bo coś tam, no to przyznaję się, że czerpię bardzo dużo radości z gier multiplayer, chociażby no właśnie tutaj wspomniany wcześniej Rocket League, czy inne tego typu gierki multiplayerowe. Dziękujemy ci, Anton, za twoją obecność. Trzymaj się, spokojnej nocy. Dzisiaj się odpalasz. Albo jutro. Też byśmy chcieli wiedzieć. No właśnie, to może to jest dobry moment do tego, żeby opowiedzieć, co się wczoraj wydarzyło. No tak, no to kontynuuj, jak to zacząłeś. Dobrze, słuchajcie, w ogóle wczoraj mieliśmy niesamowitą tutaj okazję do tego, żeby wpaść do właśnie Antona naszego na stream. Generalnie to
zawsze kiedy prowadzę streamy i powiedzmy czas antenowy dobiega końca, mam taką zwyczaj taki, że po zakończonym streamie, czy tuż przed końcem, rajdujemy różne osoby. Mam sporo znajomych już w tej chwili, których chętnie i z wielką przyjemnością odwiedzam. Po swoim streamie przekazuję też właśnie swoich widzów, pokazuję im jakby otoczenie, w którym się gdzieś tam poruszam. I wyobraźcie sobie, że na przekór troszeczkę czatom i różnym propozycjom pójścia do znajomych wczoraj po moim streamie stwierdziłem, że nie, że idziemy na polowanie, szukamy kogoś nowego, jak chcemy poznać jakąś ciekawą osobę, znaleźć kogoś, kto jeszcze może nie ma tylu osób, widzów, a komu moglibyśmy sprawić przyjemność. No i trafiliśmy właśnie na Ai Anoeina, który, słuchajcie, w najprostszym z możliwych layoutów miał po prostu kamerkę. Widać było na kamerce, że ma gitarę. Ale to trzeba przyznać, miał ogarnięte, jak na pierwszy stream miał czat. Tak jest. Widział powiadomienia, to było coś, co nie każdy tak ma. Słuchajcie, dokładnie, to żeby nie spalić dowcipu, rzeczywiście, no, tych widzów tam, powiedzmy, jeszcze nie było. To wynikało z różnych rzeczy, ale generalnie rzecz biorąc, stwierdziliśmy, że dobra, mało widzów, da się pisać na czacie, gość z gitarą, więc wpadamy, bo zobaczymy, co to za gość, poznamy się. No i mówię do moich widzów, że słuchajcie, no to mam osobę, do której chciałbym was przerzucić, wejdźmy tam na ten stream, zobaczmy, co tam się będzie działo, zostawmy jakieś fajne, miłe słowo, niech osoba się cieszy, że chociaż kilka osób wpadło. Wyobraźcie sobie, że spotkaliśmy tego naszego Antona, który takie cuda na tej gitarze robi, że się w głowie nie mieści. A żeby było jeszcze śmieszniej, to się okazało, że to był jego pierwszy stream w życiu. Zaczął dosłownie 10 minut przed rajdem i nagle wpadamy do niego paczką tam, powiedzmy, 10 osób. Tak, około 10 osób. I tak, co nas ucieszyło, miał rzeczywiście zmontowane powiadomienia i wyobraźcie sobie, że zobaczył, że kliknęło gdzieś tam, zostawiłem pierwszy follow i zobaczył, o, cel jest jakiś tam, żeby powiedzmy jednego followersa zdobyć. Jest zaliczony cel. Szybka gadka, wymiana, przywitanie, radość, że pojawiło się kilka osób na czacie. No i mówimy, dobra, zmieniaj cel, jedziemy dalej, nie? Wyobraźcie sobie, że po tych kilku zdaniach rozmowy i zmianie pierwszej zmianie celu na 10 chyba bodajże followujących, tak. Wyobraźcie sobie... Pierwszy cel jaki był, bo ja już jak... Pierwszy był jeden follow. Okay. Jeden follow. Drugim celem właśnie było już 10. No i potem jakby już poszło. Sprawa wygląda w ten sposób, że oczarował nas po prostu swoim graniem, swoją obecnością, jakby zachowaniem i takim sposobem bycia, że ogarnęliśmy lotka, że ściągnęliśmy go. Mówimy, słuchaj, tam bodajże Winter napisał, chodź zobacz, bo jest fajna osoba, dobrze gra, jest zabawa. Zrobimy mu miły wieczór. No i się zaczęło. Dawaj dalej. No co, no zaczęło się tak, że udało się. Akurat trafiłem na koniec tutaj zaprzyjaźnionego innego streamera dużego. No większego dużo niż my na pewno.
Więc pozdrawiamy też Schiza, który wpadł wczoraj. No i Rajdzik wpadł na prawie 100 osób, tak? Dokładnie. Słuchajcie, zrobiliśmy mu taki numer, bo wiecie, czasem się wpada do kogoś, nawet z rajda i... No dobra, no nie nasz klimat, miło, fajnie, przeszliśmy. 3 minuty, że tak powiem, spędziliśmy i zazwyczaj się zawijamy. Ale on miał coś takiego w sobie, że... Bo, tak. No ludzie nie wyszli od razu. Dobra, wiadomo, część tam wyjdzie, bo skończył się stream, byliśmy na tego nastawieni i koniec. Ale wtedy po prostu... Okazało się, że... Ci parę osób miał ciągle, tak? No, prawie do samego końca streama. Generalnie pierwszy rajd, jak zrobiliśmy w 10 osób, to do momentu... Myśmy przyszedł do godziny 4:00. Dokładnie, słuchajcie, myśmy skończyli o północy, a przesiedzieliśmy jeszcze tyle czasu. I on utrzymał nas na swoim streamie po prostu, nie? I wyobraźcie sobie, że utrzymał tą widownię i Lotek... jeszcze rajd był z 14 osobami bodajże, tak? Więcej nawet. Nasz rajd był z około 10 osobami. Jak z 10 może. Jak ty nie, przyszedł... Nie, chodzi mi na koniec, jak on rajdował już. Wykonał swojego rajdu. A, tak. No, około 20 osób było. Około 20 nawet, no. No. Więc naprawdę mega, no. Słuchajcie, przyszedł Lotek. Przyszło dużo streamerów, których w ogóle byśmy się w życiu nie spodziewali. Może nie będę rzucał nazwami, ale byli to streamerzy naprawdę... Wysokiego kalibru. Wysoki kaliber. To były osoby, które na YouTubie mają po 500 000 subów i on dostał szansę od tych osób, że też go zaobserwowały. Słuchajcie, dokładnie. Przyszedł Lotek, spodobało się, gość ze słuchu wymiatał jak nie wiem co, więc... Tak, nawet takie, które potencjalnie w ogóle nie przyszłoby nikomu do głowy, że da się zagrać na gitarze. Bo nie było w nich na przykład gitary w ogóle, tylko jakaś linia melodyczna i gość po prostu grał z głowy. I ze słuchu, nie? I słuchajcie, Lotek ogarnął jednego znajomego, który gdzieś tam streama kończył. Napiło, że tak wchodzi, tak. A może kończy, nie? I mówi, słuchaj, wbijaj, bo jest po prostu perełka. I zrobiliśmy, tylko zdążyliśmy napisać na czacie, że słuchaj, trzymaj się mocno krzesła, graj, nie przestawaj, mówi, będzie bomba, nie? Nie wiedział o co chodzi, ale zaczął grać jakiś tam swój utwór, naprawdę miło się tego słuchało. I słuchajcie, 3, 2, 1, 0, 80 osób wpada na streama, nie? Także, no, był wieczór po prostu fantastyczny, myśmy się świetnie ubawili, świetnie ugadali. No, gość to po prostu niesamowity taki, co chwilę się tam cieszył, jarał z tego, ile osób jest na czacie. Ostatecznie właśnie tuż przed końcem swojego streama nadal miał te powiedzmy 20 około osób, które dalej z nim było. Oczywiście wszyscy ci, którzy byli tam, kto mógł, to zostawił follow. Więc śmieliśmy się, że jakby tak dalej poszło, to by towarzysza w 2 dni zrobił. No tak, dokładnie. No, szansa jedna naprawdę. Tak dużo zbiegów okoliczności, ale coś pięknego się wczoraj naprawdę. Także, moi drodzy, bez żadnej tutaj kryptoreklamy, ja was generalnie bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzenia kanału iAnion. Boże, jaka to jest trudna nazwa. iAnion, tak? Anoin, tak. Anoin, o. Wpiszcie na czacie, jak nie, to zaraz Lotek wypisz klawiaturą, może jeszcze da się go wywołać. Tak jest. O, dziękujemy Winter. Odwiedźcie jego kanał, bo to jest młody, początkujący streamer, ale uwierzcie, że ma taki potencjał, jakiego jeszcze chyba, jako ja, no, nie jestem starym streamerem, że tak powiem, z dużym doświadczeniem, ale jeszcze nie widziałem takiego potencjału wśród w ogóle streamerów, nie mówiąc już w ogóle o tych początkujących dopiero i raczkujących. Więc zachęcam was bardzo serdecznie. Przesympatyczny gość, naprawdę. A jeszcze właśnie te odwiedziny tych różnych youtuberów i streamerów wysokiego kalibru, którzy też zostawili follow.
i nawet poprosili o zagranie swoich własnych jakichś tam utworów, czy powiedzmy jakichś wybranych przez siebie piosenek. No niesamowita atmosfera. Też zagrał. Tak jest. Niesamowite. Także naprawdę polecam bardzo serdecznie, żeby go odwiedzić, bo warto. Krótko zmięźli na temat. Warto. No dokładnie. Słuchajcie, ja mam jeszcze dla was taką pewną niespodziankę, ponieważ udało się osiągnąć u mnie cel postawiony również. Również się udało osiągnąć cel, więc ja obiecałem, że za 125 followów rozdam jednego gift suba. Więc ja pozwólcie, że uczynię honory. Może wylosujmy tych osób, co są na czacie, czy masz kogoś wskazanego? Nie mam, nie chcę wybierać. Czekajcie, tutaj coś. Ja jestem starym userem z Twitcha, stara nazwa Justin TV, to powiem, nigdy na polskiej scenie streamerskiej tego nie było. No, cieszę się, że tak się trafiło. Życzę mu samych sukcesów. Jeśli chodzi o wybór, to przyznam szczerze, że nie wybieram, nie mam ochoty wybierać jakby konkretnej osoby na czacie. Myślałem bardziej o zrobieniu gifta poprzez losowanie, czyli danie tej subskrypcji, powiedzmy, losowo. No to tak, najbardziej chyba. Tylko ja nie wiem, czy to będzie działać na zasadzie tylko osobom na czacie, czy po prostu obserwującym. Nie wiem w sumie, no ciężko powiedzieć. Dobrze, to już zostawiamy tobie. Dobrze. To ja w takim razie... przekazuję społeczności obiecanego suba. Zobaczmy, czy to się uda. Razem się uda. O. To może, dobra, zaraz zobaczymy. O, może w ten sposób, dobra. Może to się uda. Okej. Okay. Powinno się udać. Ale się trafiło. Lotku. Los tak chciał. Los tak chciał. Nie, no jak tak nie. No. Oj. Dziękuję. No widzisz. To myślę, że to takie dobre podsumowanie i podziękowanie za twój dzisiejszy gościnny występ, nie? Bardzo serdecznie tobie dziękuję za to, że mogłem ciebie gościć. Było mi bardzo miło. No i cóż, mam nadzieję, że tego typu podcasty będą się pojawiać jeszcze częściej.
A wam, drodzy... Do widzów, osób tutaj na czacie, czy chcą spróbować, bo to też tak dzisiaj debatowaliśmy, czy właśnie typowo, podcastowo, tak jak teraz, czy oprócz tego gdzieś w tle jakaś gierka, ale nie rankedowa, od razu mówimy, żadnego Rocket League'a, bo to nie, bo to stresuje. I tak właśnie, tak sobie zaznacza, tak zastanawiamy się, czy właśnie jakaś gierka w tle, coś, co tam po prostu sobie leci, gdzieś tam delikatnie gramy, odpowiadamy, rozmawiamy, jak i taki, co widzowie by woleli, jeśli chodzi o, no nie wiem, jak to ma wyglądać, ten taki podcast właśnie, bo chcemy, żeby było tak luźno, żeby było ciekawie. Liczymy też oczywiście na wasze głosy. Myślę, że dla chętnych również moglibyśmy zrobić miejsce przy mikrofonie i również coś można byłoby powiedzieć, wyrazić swoją opinię, niekoniecznie tylko pisać na czacie, podyskutować razem z nami na wizji. Myślę, że takie rzeczy są jak najbardziej możliwe. Także zachęcamy was bardzo serdecznie. Wejście na antenę, zachęcamy wszystkich, co tutaj by chcieli. Oczywiście to trzeba wcześniej ustalić, nie chcemy tutaj takich spontanicznych wejść, bo wiemy, że to się dokładnie tutaj kończy, ale jeśli z wyprzedzeniem tutaj, na przykład z ustawianiem się, nie wiem, strzelam na następny tydzień, gdzieś tam ktoś będzie chętny, jak najbardziej, czemu nie? Dokładnie. Piszcie wykrzyknik DC, żeby dołączyć do grupy Discordowej, na której zostają zawsze informacje takie ogłoszone. Tam też można mieć kontakt z całą naszą grupą, żeby tutaj być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, ustawiać się na wspólne granie, które też tutaj często się pojawia, granie z widzami. Zachęcam też również do odwiedzania kanału Lotka DJ. Polecam bardzo serdecznie, dobra muza. Tutaj zdradzę też, że Winter Zanget. Niestety ostatnio, ale zdarza się, będzie się zdarzało jeszcze. Tak jest. Winter Zangetsu też ma tutaj swój kanał, też bardzo serdecznie zachęcam. Przypominam znowu o naszym Antonie. Tak, Anton tutaj będzie rozwój. Ja mam nadzieję, że tutaj będzie motywacja do tego, żeby się odpalił w weekend jeszcze, żeby zobaczył może troszeczkę już z jakimiś zmianami gdzieś mu tutaj pomożemy, wesprzemy. No i jeszcze chodzi do szkoły, więc kończy szkołę, to jest ważniejsze, jak to się mówi. Natomiast no niech się rozwija, niech się rozwija. Trzymamy kciuki. Tak, odwiedzajcie go i zostawcie po sobie miłe słowo i wspomnienia. Ale ja mi... tak bym chciał zauważyć jeszcze zanim skończysz, że to jest już drugi taki takie wydarzenie, gdzie odnaleźliśmy osobę, która praktycznie dopiero rozpoczęła streama pierwszego, może nie wtedy, akurat to był chyba trzeci czy czwarty American Truck Simulator, kojarzysz pewnie. To wyczekiwaliśmy, tak, żeby się odezwał. Dokładnie, także zachęcam, jeśli chcecie, żeby was odwiedzano i rajdowano, to odblokowujcie czaty i montujcie powiadomienia, bo to się różnie kończy, a warto zawsze wiedzieć, co się dzieje na czacie, nawet jeśli wydaje wam się, że nikogo tam nie ma. Dokładnie. No to cóż, za dziś bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję tobie, Lotku, jeszcze raz. Dziękuję wam, czaty. I co, żeby naszej tutaj, naszemu zwyczajowi było zadość, to spróbujmy dzisiaj również kogoś zrajdować. Czy również polujemy? Znajdziemy. Może czaty mają jakąś osobę, może chcą kogoś, że tak powiem, zaproponować. Jakieś propozycje, jakieś tutaj, czy znajomych, czy... Ja w międzyczasie również gdzieś tam poszukam czegoś ciekawego, może ktoś... Ja zacznę od mojej działki, czyli muzyka. Za wiele się nie dzieje.
No powiem tak, no ja mam kogoś i nie wiem, no tutaj naprawdę tak się zaczyna, o kurde, to jest ciekawie, i trzy obserwacje. Da się pisać na czacie? Da się pisać na czacie. No to rajdujemy, jedziemy. Moi drodzy, być może historia pisze się na waszych oczach po raz kolejny. Zobaczymy, tym razem trochę moja tutaj działka. Dobra, czyli mogę wpisać, tak? Bo ja mam u ciebie, mam chyba, nie? Tak, nie chyba mam. Tak. Mam. Poszło? Jak nie, to ja zaraz zmontuję. Na razie jeszcze nic nie napisałem? Chyba nie. Właśnie. To czy... Być może mod był tylko na Guest Stara. Aby nie, no mam moda przecież. Czekaj, jeszcze raz wpiszę. Ciach. Nie poszło, dobra. Wpisuję nick. Jakbyś mógł dobra. Tego zrobić. Trzy obserwacje, fajna muzyka. No dobrze. Więc zobaczymy. Może akurat. Może akurat, może znowu trafimy na jakąś perełkę. Was serdecznie zachęcam do tego, żeby zostawić tam na czacie jakieś miłe słowo, być może nawet follow. Pozdrówcie serdecznie naszego rajdowanego, bym powiedział, streamera. I cóż, na dziś serdecznie wam dziękuję. Trzymajcie się. Dzięki, i do zobaczenia. Cześć. Hej. Yo. Hello, hello.